Dzień dobry, szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie sprzed Bramy Damasceńskiej, jednej z najbardziej charakterystycznych bram w Jerozolimie. Postanowiłem w najbliższe dwie niedziele poświęcić na spotkanie z najważniejszym miejscem Jerozolimy, gdzie na pewno będziemy szukać śladów Jezusa, a mianowicie z Bożym Grobem i z Kalwarią. Zanim tam jednak dojdziemy, będziemy musieli przejść pewien bardzo ciekawy kawałek miasta i coś o tym fragmencie miasta opowiedzieć. Prawdopodobnie już w czasach Jezusa tutaj istniała brama wjazdowa do Jerozolimy, która oczywiście wyglądała zupełnie inaczej. Świadczą o tym chociażby wielkie bloki skalne, które zostały wyciosane w stylu herodiańskim. Po 70 roku, po zburzeniu Jerozolimy przez Tytusa, ta brama została całkowicie zburzona. Później, po powstaniu Bar Kokhby, które wybuchło w 132 roku, w 135 roku cesarz Hadrian nakazał tutaj wybudować bramę wjazdową do Jerozolimy, która miała być bramą ku jego czci. Był to swoisty łuk triumfalny. I wtedy stała się rzecz niezwykła. Cesarz Hadrian nakazał wyburzenie starego muru Jerozolimy, który oddzielał miasto od kamieniołomów i ogrodów, w których, uwaga, judeochrześcijanie sprawowali jakiś kult. Cesarz Hadrian był przekonany, że ci judeochrześcijanie nie są żadnymi chrześcijanami, ale Żydami, i postanowił z tym kultem, podobnie jak z innym kultem żydowskim, całkowicie się rozprawić. Przegnał stąd zarówno Żydów, jak i judeochrześcijan, całkowicie zawładnął tym miastem, nazwał ją Aelia Capitolina i rozpoczął się nowy okres w życiu tego świętego miasta. My przejdziemy teraz taką ulicą, którą cesarz Hadrian przeciął całe miasto i nazwał Cardo Maximus. Była to główna arteria komunikacyjna miasta, która łączyła północ z południem. Była przecinana szeregiem uliczek bocznych, które nazywano Decumanus. Tak po prostu budowali miasta Rzymianie, na bardzo prostym planie. Będziemy szukali tego planu i będziemy po tym planie rzymskim starali się dojść do tego, co nazywa się Bazyliką Anastasis. Zapraszam na niezwykły spacer uliczkami starej Jerozolimy. Dzisiejsza Jerozolima, podobnie jak ta Jerozolima z czasów Jezusa, jest podzielona dwiema charakterystycznymi ścieżkami. Jedna to jest właśnie zaczynająca się tutaj, po mojej lewej stronie, ulica zwana Cardo Maximus. Ale tu, po mojej prawej stronie, ta uliczka nazywa się Tyropejon. To była wielka, stara dolina, która dzieliła miasto na dwie części. My nie będziemy szli w kierunku Tyropejonu, ale będziemy szli dzisiaj częścią, która nazywa się Cardo. Oczywiście ona dzisiaj już się zupełnie inaczej nazywa, ale ten szlak zaprowadzi nas do miejsca absolutnie niezwykłego. Dobiega mnie fantastyczny zapach kawy, który wydobywa się z tego małego sklepiku za moimi plecami. Cardo Maximus było potężną, szeroką ulicą. Miało 24 metry szerokości. To była niemal autostrada, która prowadziła przez to miasto. Mogły się tutaj mijać wielkie powozy, wielkie dostawy towarów. Dzisiaj to, co nazywamy Cardo, jest bardzo malutkim, wąziutkim przesmykiem prowadzącym nas z północy na południe, ale prowadzi nas ta uliczka dokładnie do Bazyliki Grobu Bożego. Przejdziemy się tą uliczką, a będziemy smakować tych zapachów, tych niezwykłych klimatów Bliskiego Wschodu, które zostają w nozdrzach i w wyobraźni każdego, kto kiedykolwiek tutaj przybył albo jeszcze przybędzie. Posuwamy się prosto i może wyjaśnię, dlaczego Cardo Maximus było takie ważne dla Hadriana. No,
biznes po prostu i chęć stworzenia z Jerozolimy miasta, które absolutnie nie będzie się kojarzyło z niczym, co byłoby, miałoby jakikolwiek związek z judaizmem, a tym bardziej z noworodzącym się chrześcijaństwem, o którym Rzymianie ówcześnie mieli niewiele pojęcia poza tym, że chrześcijanie nie chcieli czcić rzymskich bogów. Cesarz Hadrian tak pomyślał to miasto, żeby ono było znakomicie skomunikowane, żeby przynosiło jak najwięcej zysków. Chociaż miasto jest położone z dala od szlaków handlowych. Ale dla Rzymian miało to kolosalne znaczenie, nadanie mu innego charakteru. Miasto nigdy nie mogło powrócić do swoich żydowskich korzeni. Nie sposób nie zauważyć sklepu z piękną złotą biżuterią, którą każdy amant, na którą każdy arabski amant zbiera pieniądze, aby wyposażyć w nią swoją narzeczoną. Oczywiście wspaniałe przyprawy wschodnie, które możemy tutaj zasmakować, zakupić w ilości sztuk niesamowitych. Zapach kardamonu, zapach zataru, fantastyczne klimaty bliskowschodnie. Tutaj oczywiście jedna ze stacji drogi krzyżowej. To oznacza, że najprawdopodobniej zbliżamy się do kresu naszego poszukiwania śladów Jezusa. Ulica, która biegnie obok tej stacji drogi krzyżowej, wyznacza tak zwany kwartał albo dzielnicę chrześcijańską. Prowadzi ona prosto do tego, co nazywamy Bramą Nową i właśnie dzielnicą chrześcijańską właśnie. Kiedy w 313 roku cesarz Konstantyn Wielki wydał edykt mediolański, w którym dał wolność chrześcijanom, to wkrótce potem, w 325 roku, biskup jerozolimski Makary zgłosił się do Konstantyna z prośbą o to, aby w miejscu, gdzie został ukrzyżowany i pogrzebany Chrystus, wybudować bazylikę. Nie wiedzieli, gdzie to się mieści, ponieważ cała Jerozolima była wypełniona świątyniami pogańskimi. Ale w cudowny sposób, mówi biskup Makary, a potwierdza to potem biskup Jerozolimy, Cyryl Jerozolimski, w cudowny sposób natrafiono na ślady tego, co nazywano Golgotą, co nazywamy Golgotą i dzisiejszą bazyliką i grobem Jezusa. Jak była wybudowana ta bazylika? W jaki sposób? Cesarz Konstantyn Wielki chciał zachować pewien porządek rzymski, a więc zachował tę ulicę Cardo, ale chciał tak zaprojektować bazylikę, żeby prosto z tej ulicy, właśnie z tego punktu, w którym teraz stoję, można było wejść do budowanej przez niego i wybudowanej później bazyliki Bożego Grobu. I teraz właśnie skręcam do tego miejsca. Państwo nie uwierzycie, ale ten człowiek, który tutaj siedzi, what's your name? Iman. Iman. Iman siedzi w miejscu, w którym kiedyś przed 1700 laty prowadziły drzwi do atrium Bazyliki Bożego Grobu. Stoimy właśnie w tym miejscu. Trudno w to uwierzyć, ale gdy wejdziemy teraz na górę po tych oto schodach, to za chwilkę przekonamy się, jak blisko obecnej Bazyliki Bożego Grobu jesteśmy. Wspinamy się powolutku i Państwo pewnie nie uwierzą, ale na gruzach Bazyliki Konstantyńskiej wybudowano późniejszą Bazylikę Krzyżowców. My teraz zmierzamy w kierunku dachu obecnej Bazyliki Bożego Grobu, aby z tamtej perspektywy spojrzeć i opowiedzieć o tym, co to znaczy być uczniem Jezusa. Tu, w tym miejscu, w którym właśnie się znajdujemy, nie było tych schodów w 325
1335 roku i w 330, kiedy bazylikę konsekrowano. Ale tutaj był dach bazyliki. I teraz uwaga. Kiedyś Państwu mówiłem, że te dwie kopuły wyznaczają Bazylikę Grobu Bożego. Ta mniejsza kopuła zaznaczona Wielkim Krzyżem to prezbiterium bazyliki. To wszystko wygląda jak jakiś nieprawdopodobny bałagan. Jak jakieś zamieszanie, nie wiadomo skąd w ogóle wzięty kosmiczny zamysł, ale uwierzcie mi, naprawdę zmierzamy do miejsca, które nazywa się Bożym Grobem. Znajdujemy się na dachu Bazyliki Anastazis, bo tak się ona nazywa, Bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego. Trudno w to uwierzyć, ja wiem, ale po mojej lewej stronie można oglądać, podziwiać małą kopułę, która jest usadowiona ponad kaplicą świętej Heleny, która mieści się w dawnym kamieniołomie, gdzie według legendy Helena, cesarzowa matka Konstantyna Wielkiego, miała znaleźć krzyż Chrystusa. Po mojej lewej stronie, tu na dachu świątyni, jest klasztor etiopskich mnichów. Kiedyś pustelników. Osadzili się oni tutaj, aby stanowić część tego niezwykłego pejzażu, ale nie tylko. To są mnisi, którzy jako jedni z pierwszych pogan usłyszeli Ewangelię z ust diakona Filipa. Po mojej prawej stronie jest klasztor ortodoksyjnych koptów. Kiedyś tu, w tym miejscu, mieścił się klasztor kanoników regularnych świętego Augustyna, zwanych wtedy Augustianami. To jest bardzo ciekawe. Jak doszło do tego wielkiego, bardzo dziwnego pomieszania wątków architektonicznych i wątków religijnych? Opowiem o tym może na dole. Natomiast tutaj chciałbym zwrócić uwagę na wiele śladów, które pozostawili po sobie krzyżowcy. Tak, bo gdy w 1009 roku wspominany przeze mnie wiele w naszych opowiadaniach kalif egipski kazał zniszczyć, zburzyć wszystkie miejsca święte w Jerozolimie, a jeszcze wcześniej, w 614 roku, zniszczeń dokonali tutaj Persowie, to krzyżowcy, gdy przyszli na to miejsce, postanowili natychmiast odbudować świątynię, Bazylikę Grobu Bożego, ale już nie według schematu, który pozostawił po sobie cesarz Konstantyn Wielki, bo to po prostu było już wtedy nierealne. Krzyżowcy zmniejszyli bazylikę do rozmiarów możliwych, według ich możliwości budowlanych. Kiedy krzyżowcy w XI wieku odbili Jerozolimę z rąk muzułmanów, postanowili odbudować Bazylikę Bożego Grobu. Ale nie posługiwali się w tym celu planami konstantyńskimi, ale zbudowali ją według trendów architektury obowiązującej w średniowieczu. Do dzisiaj tutaj, w tym miejscu, możemy podziwiać wiele znaków i śladów murarzy, cieśli i architektów krzyżowców, którzy zostali w ten sposób uwiecznieni i upamiętnili swoje dzieło tu właśnie w tym niezwykłym miejscu. My teraz będziemy chcieli zejść z bazyliki, z tego dachu Bazyliki Bożego Grobu na plac przed bazyliką, aby zobaczyć to charakterystyczne, obowiązujące dzisiaj wejście do bazyliki. Niemniej jednak chciałbym się zapytać Państwa, czy wiecie, gdzie jesteśmy?
A Państwu może się wydawać, wiecie, no przecież jesteśmy w Jerozolimie, tak, ale ta roślina, która za mną rośnie, jest absolutnie niezwykła. Wejdę do niej. I zerwę ten mały listek. I gdy się potrze te liście owej rośliny i powącha, to zrozumiemy, że jesteśmy w kraju, gdzie pieprz rośnie. Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę położyć. Gdy Jezus w Ewangelii mówi, że Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie mógłby głowę położyć, to tak naprawdę chcę powiedzieć, że jednym miejscem, jedynym, na którym położy głowę, będzie krzyż, na którym zostanie ukrzyżowany, oraz grób, do którego zostanie złożony. I w ten sposób również chcę powiedzieć, że droga ucznia to droga krzyża, droga zejścia do grobu, ale również droga ucznia to jest droga zmartwychwstania. Zmartwychwstania często ze śmierci swoich uczynków do życia nowego, życia dziecka Bożego. To jeden element. Drugi element, który płynie, druga nauka, która płynie z tej Ewangelii, to taka, że istnieje coś takiego jak cena uczniostwa. A ceną uczniostwa jest chęć dania świadectwa o nim. Gdy przychodzimy na to miejsce, wielu chrześcijan gorszy się i odchodzi stąd zniesmaczonych. Jak to? To coś ma być jednym z największych sanktuariów chrześcijaństwa? To coś jest Golgotą? To coś jest miejscem, w którym Jezus został złożony do grobu i skąd zmartwychwstał? Ponadto jeszcze pytają, jak to jest możliwe, że w tym miejscu chrześcijaństwo jest w sposób widoczny tak bardzo podzielone. Pięć wyznań zawiaduje tym przybytkiem, tą świątynią. Są to katolicy, są to greccy mnisi prawosławni, są to Ormianie, są to Koptowie i wreszcie są to Etiopczycy. Jak zawiadować w tym wielkim tyglu religii, tym jednym miejscem, które ma łączyć, a okazuje się, że często dzieli? Przeszliśmy przez chwilę właśnie przez kaplicę mnichów etiopskich, którzy pięknie modlili się w kaplicy świętego Michała Archanioła. Tutaj obok zaraz jest kaplica świętego Abrahama. Po drugiej stronie jest kaplica 40 męczenników ormiańskich, Jana Chrzciciela i świętego Jakuba, a za moimi plecami wejście do grobu Bożego. Ktoś może się pytać również, jak to się stało, że tych pięć wyznań chrześcijańskich tutaj znalazło swoje miejsce i tutaj zostali zmuszeni do jakiegoś znalezienia wspólnego status quo, tak aby żadne z tych wyznań nie było w sposób szczególny uprzywilejowane. Istnieje coś takiego jak status quo tej bazyliki. To znaczy umowa, która powstała w
połowie XIX wieku, która była właściwie umową tymczasową, co do której musiały się zgodzić wszystkich pięć wyznań, aby uznać wobec siebie pewną precedencję w odprawianiu nabożeństw i zawiadowania tym miejscem. Ale o czym powiedziałem wcześniej, właścicielem kluczy do tej bazyliki jest muzułmanin. Dlaczego? Dlatego, że gdy Saladyn najechał Jerozolimę i zdobył ją dla muzułmanów, to również wziął w posiadanie grób pański i nakazał zamurowanie jednej części wejścia do tego przybytku. To jest dzieło Saladyna. Na tym panonach, które są ponad drzwiami do Bazyliki Bożego Grobu, były mozaiki. Te mozaiki zostały zniszczone. Aczkolwiek zachowały się dwa reliefy rzeźbione, które do końca XIX wieku jeszcze tam wisiały. Na początku XX wieku zostały one zdjęte i złożone w Muzeum Rockefellera i tam można je podziwiać. Także to jest taka dziwna historia, opowieść o miejscu, które wydawałoby się zamiast łączyć dzieli, a jednak paradoksalnie łączy, ponieważ wszyscy przychodzą tutaj w pragnieniu dotknięcia tego jednego najważniejszego, tych dwóch najważniejszych miejsc, jakim jest Golgota, która mieści się po tej stronie, i Grób Boży, który mieści się zaraz po wejściu do Bazyliki Bożego Grobu. Zachodzi też pytanie, czy to miejsce rzeczywiście jest autentycznym miejscem, na którym Jezus Chrystus został ukrzyżowany. Bo przecież mamy takie wyobrażenie, że został ukrzyżowany na górze Golgocie, a tutaj jako żywo żadnej góry nie widać. Golgota była wzniesieniem, które wznosiło się ponad kamieniołomem, który w tym miejscu się mieścił. W tamtą stronę znajdowały już się ogrody i miejsca pochówku Żydów, którzy tutaj szukali sobie miejsca na swój grób. Tutaj właśnie miał grób Józef z Arymatei. Grób Boży i to miejsce jest jednym z najlepiej chyba przebadanych archeologicznie miejsc w Jerozolimie. I zostało ono przebadane nie tyle co przez chrześcijańskich badaczy, ale właśnie przez badaczy archeologów izraelskich. I udowodnili oni ponad wszelką wątpliwość, że rzeczywiście tutaj mieścił się kamieniołom, że tutaj mieściły się miejsca pochówków, że tutaj Hadrian nakazał wybudowanie świątyni poświęconej Jowiszowi i Wenerze. A skoro Rzymianie budowali świątynię w jakimś miejscu, to nie budowali jej w miejscu, które było uprzednio miejscem pustym, ale miejscem, które już było miejscem jakiegoś zastanego kultu. A zatem stąd można dedukować, że rzeczywiście to jest to miejsce. Że to jest to miejsce, w którym autentycznie Jezus Chrystus umiera na krzyżu i to miejsce, w którym zostaje pochowany. I to miejsce, z którego zmartwychwstaje. Charakterystyczne schody za moimi plecami prowadziły kiedyś na Golgotę. Dokładnie można było tymi schodami wchodzić na Golgotę. Dzisiaj na Golgotę wchodzi się przez główne wejście do bazyliki. Na prawo od razu jest charakterystyczny taka charakterystyczna klatka schodowa, bardzo wąskie przejście, po którym wchodzi się na Golgotę. Zajdziemy tam za tydzień. To wejście zostało zaproponowane i zaprojektowane przez krzyżowców. Później zostało ono zamknięte, ale nazwane jest kaplicą Franków. Dzisiaj tą kaplicą zawiadują ojcowie franciszkanie opiekujący się tym miejscem. Ale pod tą kaplicą mieści się inna kaplica. Kaplica Marii Egipskiej. Kim była Maria Egipska? Maria Egipska była prostytutką, która przyszła tutaj z Egiptu do Bożego Grobu. Tutaj doznała olśnienia i postanowiła zmienić swoje życie. Nawróciła się. Jej życie się całkowicie odmieniło i całe swoje życie poświęciła Bożemu Grobowi. I tu została pochowana i jej poświęcona jest ta właśnie kaplica.
Stąd wiele osób, które przychodzi tutaj do Bazyliki Bożego Grobu, zachowuje się dosyć dziwnie. Pewien dziennikarz polski powiedział, że ludzie tutaj odprawiają gusła. No można tak o tym powiedzieć z pewną pogardą i lekceważeniem, jeśli jest się zadupanym sobie człowiekiem. Ludzie tutaj przychodzą, aby szukać na swój sposób duchowości. Jest to może cudaczne, że ktoś opiera swoją głowę o kamień. Jest to może cudaczne, że ktoś całuje drzwi do Bazyliki Bożego Grobu. Nie nam to oceniać, bo nie nam oceniać ludzkie intencje. Co dla nas się liczy, to jest to, że tu w tym miejscu wielu ludzi być może straciło wiarę, ale również wielu ludzi wiarę odzyskuje. I odzyskuje jedność z tym, który mówi do swoich uczniów: pójdź za mną. Tą drogą pójścia jest droga na krzyż. To jest Golgota. Z Jerozolimy, sprzed Bazyliki Bożego Grobu, dla Deonu i dla wszystkich ludzi dobrej woli, ojciec Wiesław Dawidowski.